I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Karle i zapraszam na grę Jagged Alliance 3. Być może grę, z której zrobilibyśmy sobie serię na naszych live'ach, bo myślę, że tytuł nadaje się do tego jak najbardziej, no ale najpierw taki może pierwszy odcinek, wprowadzenie, pokażę z czym to się je i czy rzeczywiście chcielibyśmy zobaczyć całą przygodę na naszym kanale. Na początek jeszcze dwa małe ostrzeżenia, ale myślę, że są to kwestie, które warto mieć z tyłu głowy. Po pierwsze, gra początkowo wydaje się bardzo skomplikowana, rozbudowana i trzeba jej dać jakieś 2-3 godziny, żeby zrozumieć większość mechanik, może poczytać też nieco samouczka, ale jak już wczujemy się w to wszystko, no to jest naprawdę bardzo fajnie. Druga sprawa to wstęp, czyli etap, na którym przeglądamy kartoteki, dobieramy postacie do naszej drużyny, czy może tworzymy własną. Z tego co wiem, weterani spędzają w tym miejscu ponad godzinę, nawet blisko dwóch. Myślę, że na odcinku nie będę aż takim potężnym przeglądem straszył. Poświęcimy mu kilkanaście minut, więc jak ktoś chciałby zobaczyć główną część rozgrywki, tą taką na mapie świata, no to warto przesunąć film gdzieś dalej. No, to jak już skończyłem to przydługawe wprowadzenie, możemy rozpoczynać nową grę, chciałem powiedzieć nową krew, bo widzę pierwszą krew. Oczywiście pierwsza krew to jest taki normalny poziom trudności i myślę, że przy nim pozostaniemy, bo jeżeli ktoś kojarzy ten cykl gier, ona jest naprawdę wymagająca, trudna i to nie jest tak, że pierwsza krew przejdzie się bez problemu. Może jakby odpalić tryb pobłażliwy, to jest taki powiedzmy łatwy poziom trudności, no to wyglądałoby to nieco inaczej. Ostatecznie, jeżeli nam ta pierwsza krew się znudzi, będzie za łatwo, no to zawsze można podbić wyżej. Ale wydaje mi się, że nie ma co szaleć, ponieważ gra na wielu poziomach jest naprawdę rozbudowana, zarówno takim ekonomicznym, czy też samej walki, zarządzanie ekwipunkiem, zarządzanie pieniędzmi. No jest tego naprawdę to sporo, więc wejdźmy najpierw do gry. Szczególnie, że dla mnie też jest to dopiero pierwsze podejście, więc pojawi się masa błędów, no i liczę też i na waszą pomoc w takim wypadku. A teraz już zaczynajmy. Hello. No one is available to take your call. Please leave a message after the tone. This is Emma LaFontaine. Thank you for agreeing to help me find my father. I don't have much time to talk. I've been told it's no longer safe for me here. So I'm preparing to leave. I can't believe a city that only a few months ago was filled with joy and hope is now a place of fear and suspicion. But perhaps that tells you just how important my father is to this country. You see, Alphonse Lafontaine is much more than just the president. He is the symbol of my people's faith in a brighter future for Grand Chien. Since his abduction, that faith has been shaken. Things like law and justice are fragile concepts here, and the political enemies my father made are already calling for emergency powers to be invoked. I don't know if they are behind the kidnapping, but I am sure they are planning to take advantage of it. The person who took my father calls himself the Measure. I haven't been able to find out who he really is, but everyone knows what he wants. He has demanded the entire Ajani River Valley be given to him. His followers, who call themselves the Legion, have already seized most of it. But he has vowed to execute my father should the government attempt to intervene. I've wired the money you requested. Please, assemble your team and come meet me on Ernier Island at Corazon Santiago's villa. She is the Adonis representative I told you about in my email. Her diamond mining operations can help with additional funding, should you need it. My car is here. I have to go. I'll have more details for you when we meet. No i tak zaczyna się nasza przygoda. Może właśnie o najważniejszym nie powiedziałem, o czym jest ta gra. A mianowicie dowodzimy agencją najemników, tak by można było to nazwać, gdzie rekrutujemy ludzi do wykonywania poszczególnych misji. No a same misje rozgrywamy w takim trochę trybie a la Commandos w czasie rzeczywistym, a znów jak przejdziemy do walki już bezpośredniej, to przełączamy się na standardową turówkę, taką może bardziej w stylu XCOM.
Jak to wygląda, to za chwilę, za dłuższą chwilę, bo najpierw musimy się wczytać w naszą stronę rekrutacyjną. Witaj na stronie Międzynarodowego Stowarzyszenia Najemników, AIM. Tutaj możesz przeglądać kartoteki i zatrudniać najemników. Na początek warto wynająć co najmniej troje najemników do pierwszego oddziału, ale miej oko na dostępne fundusze. W miarę postępów misji będzie można w dowolnym momencie wynająć więcej najemników, więc nie przejmuj się, jeśli na razie nie masz dość pieniędzy, by wynająć najbardziej elitarnych operatorów. I tym samym przechodzimy do widoku najemników. Tu nas ładnie wita Bobby Steroid Gontarski. Myślę, że pojawi się w naszej ekipie, szczególnie, że to zalecany wybór, ale do rekrutacji przejdziemy za moment. Kilka jeszcze takich ważniejszych kwestii, jeżeli chodzi o sam widok czy pozyskiwanie najemników. Warto zwracać uwagę na ich statystyki. Tutaj twórcy podpowiadają, że istotne są szczególnie te z prawej strony, ponieważ one mają wpływ na takie, powiedzmy, specjalizacje. Jeżeli ktoś ma wysokie punkty w medycynie, no to tym samym lepiej sprawdza się jako medyk na polu bitwy, a to się może przydawać zarówno w czasie walki, jak i między potyczkami, żeby zaleczyć rany. Podobnie jak tutaj steroid, dość dobry strzelec, a może nawet bardzo dobry 89, dzięki temu szybciej powinniśmy pokonać wroga, bo to nie jest taka prosta sprawa, strzelanie w tego typu grach. Kto grał w XCOM, no to wie, jakie to potrafi być brutalne. Jagged Alliance jest dużo brutalniejsze niż XCOM pod tym względem, ale do tego przejdziemy za moment w widoku gry. Oprócz tego oczywiście mechanik, również bardzo ważna funkcja, ponieważ między zadaniami możemy naprawić naszą broń, czy nawet czasem znajdziemy jakąś, ale będzie niezdatna do użytku, poświęcimy trochę jej czasu, części i możemy z niej korzystać. Broń też jest bardzo istotna, aby nasi towarzysze korzystali z różnego rodzaju amunicji. Tak, załóżmy, o, Mouse, nasza mycha, tutaj ma amunicję 9 mm, Fox natomiast 44. I to jest bardzo zdrowy układ, ponieważ dziewczyny nie podbierają sobie nabojów, no i tym samym nie zabraknie amunicji w trakcie potyczki. Jakby stworzyć drużynę skupioną tylko wokół jednego rodzaju broni, mogłoby się okazać, że nie mamy czym strzelać, mimo że nasze kieszenie są pełne różnego rodzaju sprzętu. No ale cóż, no, jeżeli każdy korzysta z tego samego, no to dość szybko wyczerpujemy zapasy. Oprócz tego, jeżeli chodzi o rekrutację, można przyjrzeć się tutaj specjalnym statystykom postaci. Myślę, że to jest też bardzo ważna kwestia, szczególnie te specjalne zdolności przypisane, jak rozumiem, tylko do danej osoby, tak jak tutaj Fox. Myślę, że ma bardzo fajną opcję, że jeżeli byśmy ją wysłali na pierwszą linię, spróbowałaby zaatakować przeciwnika, nie wyszłoby, to on i tak będzie zaskoczony, a nie zaalarmowany. Szkoda, że nie ma jakiegoś bonusu do skradania się, bo to już w ogóle fajna synergia tych opcji by była, no ale prócz tego wydaje się być całkiem sympatyczną postacią i nawet wziąłbym ją jako pierwszą, szczególnie, chociaż nie wiadomo jak steroid na to zareaguje, ale steroid nie powinien robić problemu, nie wygląda jak gość z problemami. Mówię, szczególnie jest to istotne, nawet kolejność doboru postaci, bo może się okazać, że ktoś się z kimś nie lubi i hipotetycznie zatrudniamy steroida, a Fox nam mówi, ale ja ze steroidem nie chcę współpracować i odmówi nam, tak więc to nie jest takie proste stworzenie tej idealnej drużyny, bo nagle się okaże, że ze statystyk nam wszyscy pasują, a ostatecznie no, nie każdy chce się ze sobą dogadać, no i nie pójdą razem na misję. Oprócz tego oczywiście mamy postacie na wyższych poziomach, to już weteranie, poziom trzeci. Też całkiem fajnie to wygląda. Kolejne umiejętności. Będzie można, a nawet będzie trzeba przemyśleć, kto rusza z nami dalej. Red, idziesz może? Widzę, że zna się na materiałach wybuchowych. To jest dość istotne, chociaż nie wiem, czy na początku gry. Tak, rzucanie granatami, rozminowanie, czy poszukiwanie różnych materiałów wybuchowych, które mogłyby nam zaszkodzić. No to naprawdę jest co tu analizować, tak wspomniałem. Są gracze, którzy spędzają tu długie godziny w samym tym menu, a my też jeszcze trochę czasu spędzimy, bo oprócz tego, że mamy już tutaj całą listę najemników, to w sieci IMP możemy stworzyć jednego własnego i nad tym też popracujemy. Ale najpierw biogram. Skoro ma z nami pracować, może warto poznać tę postać nieco lepiej. Albo z drugiej strony, najpierw spróbujmy nawiązać kontakt, bo... Fox here. If this is about a job, I'm all ears. Well, that's not completely true. I have other parts too. Może być tak, że my się nakręcimy na Fox, a ona nam powie, słuchaj, ale no nie mam czasu teraz pracować, tak? Mimo że jest to dostępne na liście. Tutaj mam mały dylemat na jak długi okres ich zatrudnić, ponieważ no tak jak widać, zwiększanie liczby dni nie wpływa tak brutalnie na cenę. O ile tutaj między 7 a 3, no to jest taka różnica prawie razy 2. Tak między 7 a 14. No myślę, że warto dopłacić.
Myślę, że warto dopłacić, bo ten kontrakt i tak będziemy pewnie przedłużać, więc słuchaj, podoba ci się to, potwierdź. Okay, it's a deal. By the way, I hear Wolf is available and I love working with him. I'd be so appreciative if you hired him too. O proszę, takie polecenie. No i właśnie, to są te istotne rzeczy. Wolf jest dostępny. A gdzie jest Wolf? No dobra, coś nam lekko przewiesiło grę, ale już wracamy z powrotem. Koleżanka wspomniała o Wolfie i z jednej strony jest to kusząca postać, patrząc na jego ekwipunek. Naprawdę na bogato tutaj startuje. Z drugiej trochę by nam się ze steroidem pokrywał, jakbyśmy go chcieli. No i jest dość drogi. A jak wygląda kontakt? Bo może ma fajną cenę na 14... Bardzo fajną cenę. Myślę, że moglibyśmy pójść w kierunku takiej synergii. Skoro dobrze się dogaduje z naszą koleżanką, no to tak, potwierdzamy ofertę, przynajmniej będziemy mieli weterana w drużynie. If the fox is on your team, then you bet your ass I am too. I'm in. I guess I'll be packing my bags then. No proszę, jak się dogadali, no proszę. No dobra. Więc moglibyśmy zatrudnić jeszcze Ice, czemu jest zalecany kolejny strzelec? Nie bardzo. Nam by się przydał ktoś teraz jeszcze od materiałów wybuchowych, a także z wysokimi punktami dowodzenia. Chociaż materiały wybuchowe, no mam nadzieję, że Peter da radę. No steroid ze względu na pochodzenie dołączy do nas. Zna się na mechanice. A, tu nie mamy mechanika. No to steroid jest dobrym mechanikiem, więc z tego względu będziesz w naszej drużynie. Kontaktujemy się z nim. This is Bobby Kontarski. Do you have business? No. O, ale ten już chce za 14 dni, znaczy i tak mniej niż Wolf, ale patrząc na to, że on jest na pierwszym poziomie, no to tutaj ta stawka może nie jest razy dwa, ale naprawdę wysoko ją podbija. Zastanawiam się, gdzie jest taki mocny skok tej ceny. Nie wiem, czy brałbym go aż na tyle. Może weźmy go na 9 dni? Tutaj jest później znowu taki brutalny skok. Na 9 dni weźmiemy cię, kolego. Nie wiem, czy nie przesadzam też z tym zatrudnieniem. Później możemy wydłużać im te kontrakty, ale nie wiem, jak to cenowo wygląda. No, Bobby, sprawdzimy. Jak ty się sprawdzisz, więc proszę bardzo, oferta, potwierdź. I thank you for giving me the business. I see you. Bobby nie jest mocno wygadany, jak widać, ale to nie jest dla nas problem. Zostało nam 14 tysięcy. Jeszcze myślę, że jedną postać spokojnie moglibyśmy zabrać, mimo że gra zaleca 3 osoby do pierwszego zespołu. Ale warto też mieć na uwadze to, że sam zespół, jak biega po świecie, możemy podzielić na mniejsze zespoły. Więc jak będziemy mieli 4 postacie, to możemy je rozdzielić na przykład na 2 zespoły po 2 i przeczesać szybciej teren. Bo tu każdy dzień się liczy, patrząc po tym, ile to kosztuje. Może nim jeszcze przejdziemy do kreatora postaci, bo jedno taką moglibyśmy mieć w naszej drużynie, to byłbym za tym, żeby przeczytać biogram tych, którzy biegną z nami. Kiedyś gasił pożary w Warszawie, potem podpalał reżim rządzący Arulko. Bobby Gontarski wykorzystał swoje imponujące warunki fizyczne, by rozwiązać każdy problem po swojej myśli. Świetnie operuje narzędziami i wszelkiej maści gadżetami, co stanowi wyśmienite połączenie z jego celnym okiem i nieugiętym duchem walki. Steroid do każdego wyzwania podchodzi z żelazną determinacją i nie poddaje się, póki nie zobaczy spodziewanych efektów. Jedno jest pewne, nie zabraknie mu ani siły, ani kondycji. Fox. Fox spędziła ostatnie miesiące na zagranicznym kontrakcie. Została wynajęta jako modelkę do sesji zdjęciowych do przewodnika turystycznego po zreformowanym, otwartym na świat Arulko. Cynthia pozowała w bikini na tropikalnych plażach i demonstrowała strzelanie wyczynowe z 2 pistoletów naraz na miejscowych pokazach talentów. Nie znosząc rutyny, postanowiła przy okazji wykorzystać swoją ekspertyzę z zakresu anatomii i tym sposobem została na pewien czas prywatną korepetytorką syna samego prezydenta. Niedawno ponownie zgłosiła się do AIM, gotowa dalej walczyć w swoim stylu, zawsze, wszędzie i z kim popadnie. No i nasz Wolf. Prawie Fidelka przeczytałem. Wolf przez pewien czas prowadził wyspecjalizowany i niezwykle lukratywny poligon paintballowy dla pracowników najbogatszych firm w kraju. W końcu jednak przejadło mu się nauczanie otyłych biznesmenów w średnim wieku walki na niby. Szczególnie wyczerpujący psychicznie okazał się tygodniowy obóz terenowy Lasy mają uszy, w trakcie którego próbował wpoić swoim rozlazłym klientom zasady i taktyki operacji nocnych, przy tym cały czas pilnując, by nosili przepisowe pomarańczowe odblaski. Sanderson melduje, że oto może się podjąć dalszej pracy najemnika.
Wolf to jeden z najwszechstronniejszych członków AIM. Cieszy się wzięciem u klientów, którzy szukają żołnierza gotowego i zdolnego do wszystkiego. Warto wynająć go jak najszybciej, bo z pewnością długo nie pozostanie bez kontraktu. O proszę. Do tego jeszcze ocena AIM. A, to nasza ekipa. Tak to się prezentuje. Okej, okay. No to mamy na każdym poziomie kogoś. Zobaczymy, jak rozwiniemy, ale prócz tego mamy jeszcze sieć, Instytut Militarnego Profilowania, gdzie możemy stworzyć własną postać. Witamy na stronie, może nie będziemy wszyscy, a może przeczytamy, a co, a skoro taki początek ma być rozgadany, to zróbmy to w ten sposób. W IMP poznaliśmy fach najemnika od podszewki. Możemy udzielić cennych porad, które pomogą ci się zmierzyć ze stresem w trakcie wykonywania misji oraz dopasować najemników o unikalnych cechach psychologicznych do twojego zespołu. Znamy cię lepiej od ciebie. IMP poddaje cię naukowej analizie. Badamy twoją osobowość, predyspozycje fizyczne oraz umiejętności. Na tej podstawie opracujemy dokładną diagnozę. Kim jesteś i co najlepiej potrafisz? Obecnie nasz limit testów osobowościowych wynosi 1 na konto. Test możesz wykonać osobiście lub oddelegować do tego osobę, dla której chcesz uzyskać certyfikat najemnika. Żadnych zgadywanek. Gwarantujemy w pełni rzetelną diagnozę możliwości użytkowania. Co musisz zrobić? Wymagane jest wypełnienie krótkiego kwestionariusza obejmującego 10 pytań. Test może być wykonany w dowolnym momencie, a wyniki uzyskane od razu, najdalej w ciągu godziny. Oto jak szybkie są nasze komputery. Dobra, to przejdziemy zaraz do testu, tylko tak, opinia użytkowników. Nie jestem prawdziwym najemnikiem, tylko aktorem grającym rolę najemnika w telewizji. Błyskawiczna i dokładna analiza psychologiczna z IMP dała mi dokładnie to, czego potrzebowałem i oczekiwałem. Galeria, jak rozumiem, różnych postaci. Wiadomości o nieznalezione adresy, w ogóle podobały mi się te linki. Powrót do starych czasów. W sumie pasuje, no 2001 rok, tak? Trzeba patrzeć na ten interfejs z tej perspektywy, że to jest 2001 rok, a nie 2023, jakby ktoś uznał, że trochę tak archaicznie to wszystko wygląda. No dobra, zróbmy sobie ten psychotest. Więc jak na tamte lata, no to tak faktycznie strony wyglądały. Jakie hasło? Jak na tamte lata, łączymy się na modemie, niech będzie PPP. Okej. Okay. O! Zapomniałem hasła. Nowe hasło. A nie możemy, to jest prywatne. No to dobra, okej. Okay. Połączyło nas test osobowości. No zróbmy ten psychotest, bo z tego co wiem, to jest dużo takich smaczków humorystycznych pochowanych w grze, więc bardzo możliwe, że również i w tym teście. To wiemy. Masz zniżkę grupową za jedyne 7000. Możesz wykonać test osobowości. To i uzyskać dla dowolnej osoby wliczoną w cenę certyfikat najemnika, dzięki czemu będzie mogła od razu wziąć udział w działaniach bojowych. Twój kumpel, małżonek, małżonka, czy nawet ty. Tylko od ciebie zależy, kto ruszy na akcję. Tylko trochę to drogie, patrząc na nasz stan gotówki, bo jak wydamy 6 tysięcy jeszcze na psychotest, pytanie, ile później zatrudnienie nas samych będzie kosztowało. Zobaczymy, ale wykonajmy test osobowości. Poniższy test przeprowadzi cię przez szereg hipotetycznych sytuacji potencjalnie opartych na informacjach o tobie, być może uzyskanych od naszych partnerów. Odpręż się i wybierz po jednej odpowiedzi na każde z podanych pytań. Postaraj się odpowiadać jak najszczerzej. No co tu dużo mówić, gra nie lubi jak spędzamy zbyt wiele czasu w tym głównym menu, no jesteśmy jeszcze przed day one patchem, więc może nam czasem coś jeszcze się wykrzaczeć, ale jak przejdziemy do zwykłej gry powinno być już dobrze. Jest piękny, słoneczny dzień, chwilowo odpoczywasz od pracy najemnika i spędzasz go w swoim ulubionym miejscu, czyli w dojo. Uczysz żółte pasy pokory na plażę, montujesz minigana i pancerne płyty na twojej ulubionej motorówce, na strzelnicy malujesz na tarczach sprośne obrazki z dziur po pociskach, w biurze pomagasz swojej sekretarce, która jakimś cudem utknęła w szafie na broń. Kolejny raz bierzemy biuro. 6 miesięcy temu zakończyła się twoja poprzednia misja, kiedy to wraz ze swoją drużyną wybiliście cały obóz terrorystów. W sumie nikt wam za to nie płacił, po prostu musieliście skorzystać z ich kibla. W przebraniu małej dziewczynki udało ci się zinfiltrować tajny kompleks wojskowy w Korei Północnej. 3 zakapiorów padło trupem z twojej ręki, a za broń służyły ci spinka do włosów i pluszowy miś. Udało ci się kropnąć z karabinu snajperskiego 3 wrogów, nim trup pierwszego padł na ziemię. Jeden z nich pilotował helikopter. Upiłeś się w noc przed rozpoczęciem misji. Załatwiłeś wszystkich wrogów w pojedynkę. Gdy na miejsce dotarła twoja drużyna, znalazła cię śpiącego między trupami. Nie no, snajper. My to taki snajper, chociaż przyznam, że ta noc przed rozpoczęciem misji całkiem niezła opcja.
Jednak w trakcie tej misji narobiłeś sobie paru nowych wrogów. Co się stało? Nic nadzwyczajnego. Trochę samochodów wyleciało w powietrze, parę budynków obróciło się w gruzy, a z orbity spadł satelita. Tak działa niewidzialna ręka ślepej sprawiedliwości. Udało ci się dopaść wszystkich wrogów, przyjaciół twoich wrogów i wrogów twoich przyjaciół, ale wtedy wrogowie twoich wrogów obrócili się przeciwko tobie. Zatrapali karoserię twojego ulubionego jeepa. Krzyki winowajców niosły się godzinami. Popełniłeś błąd, darując życie paru wrogom. Opatrzyłeś ich rany i wysłałeś za kratki, lecz potem okazało się, że udało im się zbiec. To brzmi jak coś, co byłbym w stanie zrobić. Tak więc niech będzie. Nagle odzywa się twój pager, informując o nowej wiadomości z adresu zginiesz@mendohackmail.com. Unosisz brew, otwierasz outbooka i twoim oczom ukazuje się taki oto mail. Zapłacisz nam za wszystko, wiemy gdzie mieszkasz. W załączniku widnieje zdjęcie twojej werandy. Jak bardzo cię to martwi. Wpadasz w furię, wskakujesz do auta i pędzisz na złamanie karku. Namierzyli twój dom, no to ty namierzysz ich rakietami ziemia-ziemia. Martwisz się, w końcu twoje psiaki mają odpowiednio ułożoną dietę. Zwłoki intruzów niewiadomego pochodzenia jeszcze im zaszkodzą. Już czujesz irytację, w końcu jeśli wlezą na pole minowe w twoim ogródku, strzępy ich ciał ubabrzą trawnik wrednego sąsiada, a ten dopiero uwielbia narzekać. Masz to w głębokim poważaniu. W końcu to tylko przykrywka, a nie twój prawdziwy dom. Choć teraz wiesz dokładnie, gdzie ich dorwiesz. No to albo pieski, albo irytacja, w sumie miny, lubię minę, więc idziemy w tym kierunku. Następne. Już prawie jesteś pod domem, gdy w tę drogę zagradza ci tajemniczy nieznajomy w długim płaszczu i szepce. Psst, hej. Co powiesz na naprawdę dobry towar? Jak brzmi twoja odpowiedź? No pewnie, chcesz trochę kupić? W samą porę. Przyładzisz w sprawie detonatorów, prawda? Wybacz, ale nie kojarzę cię z twarzy. Zdaje się, że w twojej branży jest sporo rotacja. Mama powtarzała mi, żeby nigdy nie brać niczego do obcych. Pozwolisz więc, że się przedstawię, zanim zabiorę wszystko, co masz przy sobie? Nie mam czasu na takie pierdoły. Zejdź mi z drogi albo zrobię ci dodatkową dziurę dupską. Nie, no to weźmiemy w samą porę. Detonatory, prawda? Tak, tak. Szczególnie, że chyba nie mamy nikogo od materiałów wybuchowych, a ja lubię materiały wybuchowe. Błyska zimna stal, gdy nieznajomy wyciąga za pazuchy nóż. Ręce do góry trepie, wlazłeś prosto w naszą pułapkę. Demonstrujesz na nie twoje ulubione hobby, origami z kończyn. Tam, gdzie przed chwilą błyszczał nóż, teraz zieje otwarta rana w dłoni obcego. Zawsze znajdzie się kretyn, który na strzelaninę przyłazi z nożem. Ze śmiechu niemal upuszczasz granat, otwierasz torbę z przyborami chirurgicznymi i demonstrujesz mu nowatorską ideę odwróconej pierwszej pomocy. Nie, no to upuszczamy granat ze śmiechu. No dalej, zabij mnie, krzyczy obcy. Już jesteś trupem, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Zabijasz go. Rzecz jasna, nie potrzebujesz jego zgody, ale dzięki temu czujesz się z tym lepiej. Niezbyt bawią cię groźby śmierci, więc miażdżysz mu twarz ciosami pięści. Nie, pewtań to boli, brzmi dużo bardziej zabawnie. Skuwasz go kajdankami, przypinasz mu do pasa bombę zegarową i zapewniasz, że to on jest już trupem i zaraz się o tym dowie. Pakujesz go związanego do bagażnika i wieziesz do swojej kryjówki. Czeka go porządne przesłuchanie wspomagane zastrzykami z serum prawdy i rozmaitymi narzędziami perswazji wykonanymi ze stali nierdzewnej. To brzmi jakby był kierunek medyka, to byłby trochę taki ten bombowy kolega czy materiały wybuchowe. Groźby śmierci to chyba walka wręcz, a tutaj rozumiem, że strzelectwo, tak? Kurczę, najchętniej to chyba go zapakował do bagażnika, ale mamy już medyka u nas w ekipie. Może bomba zegarowa też jest zabawna. Gdy w końcu docierasz do domu, dostrzegasz ślady na trawniku i zauważasz, że frontowe drzwi są uchylone. Co robisz? Wyważasz kopniakiem drzwi i wkraczasz do środka z pistoletem maszynowym w jednej łapie, karabinem szturmowym w drugiej i z nożem w zębach, a to tylko połowa broni, którą masz przy sobie. Działasz regulaminowo, wzywasz wsparcie, wrzucasz do środka granat błyskowy, chowasz się za osłoną z bronią gotową do strzału i krzyczysz: stój, bo strzelam. Przekradasz się na tyły domu, by po cichu wślizgnąć się do środka przez otwarte okno. W dłoni ściskasz nóż, a twarz wykrzywia ci złowieszczy uśmiech. Ciężko wzdychasz i przed wejściem do domu sięgasz po zestaw pierwszej pomocy, choć już wiesz, że tym nieszczęsnym skurczybykom i tak już nic nie pomoże. To co? Nie, no ja regulaminowo podchodzę do tematu. Niech będzie tak.
W środku zostajesz kolejną niespodziankę w postaci dwóch uzbrojonych intruzów. Obaj są martwi, oglądasz ich zwłoki, by ustalić przyczynę śmierci. Zabiła ich ignoracja. Zignorowali znak ostrzegawczy. Uwaga, miny w korytarzu. Co za pech. Przecież był niemal na widoku zamknięty w piwnicy. W pudełku po pizzy napisane sanskrytem. Zmarli od zatrucia łowian. Twoja 12-letnia siostrzenica jest niezmiernie dumna z tego, jak sprawnie posługuje się pistoletem maszynowym. Poświęcili życie w imię nauki, testując w praktyce prawa dynamiki Newtona w eksperymencie z udziałem ukrytego w podłodze panelu naciskowego, ciężkiego granitowego bloku i ich własnych czaszek. Umarli od nadmiaru śmiechu i zabawy. Akurat tak się bawią twoje ulubione rottweilery. Niech będą retrievery. Bierzemy retrievery, tak? Wszystko dobre, co się dobrze kończy. No może nie dla tych zbirów. Co zamierzasz teraz zrobić? Powęszyć tu i ówdzie i dowiedzieć się więcej o dupkach, którzy się na ciebie zasadzili. Jeżeli jest ich więcej, dopadniesz ich i wykończysz pro publico bono. Przeszukać ich zwłoki, może mają przy sobie broń, amunicję albo kosztowności. Tak właśnie działa przyroda. Od krów bierzemy mleko, od kur jaja, od wrogów łupy. Rzuć ci chciała na pożarcie twoim świniom. Dobra robota, choć niedługo trzeba będzie znowu kogoś śmiertelnie wkurzyć. W końcu biedne świnki i tak wkrótce zgłodnieją. Rane, już tęsknisz za robotą najemnika. Pewnie rozejrzysz się za jakimś nowym kontraktem. Zawrzesz kolejny niepewny sojusz i wrócisz do akcji. Nie przeszukiwanie zwłok, lutowanie to jest coś w naszym stylu. Zakończ, zaraz zobaczymy. Pobraliśmy pieniądze? Jeszcze nie. Twój typ osobowości to rzemieślnik. Lubisz nowe doświadczenia i wprost uwielbiasz dreszcz emocji, gdy trzeba zdecydować, jaki kabel przeciąć, czerwony czy niebieski. Nie zwracasz jednak przesadnej uwagi na nastroje innych ludzi i bywa, że niektórzy mogą cię uznać za osobę dość nietaktowną, zwłaszcza gdy wybuchasz gromkim śmiechem na widok rozrywanych eksplozjami wrogów. Twoją dominującą potrzebą emocjonalną jest poczucie przynależności. Próbujesz tworzyć więzi z innymi osobami, zrozumieć je i przekonać do twojego punktu widzenia, choć czasem twoim punktem widzenia bywa obiektyw lunety snajperskiej. Twoim duchowym zwierzęciem jest tygrys. Ale to kurczę. Czy to się pokrywa, że średnio z ludźmi się dogadujemy, ale znowu chcemy tworzyć więzi? Potwierdź. No i teraz po testach niech będzie. No i tak wygląda aby nasza postać. Mechanika, medycyna nieco kuleje, jest trochę punktów, żeby coś tam wiedzieć na ten temat, ale raczej się jego nie podejmować. Podobnie strzelanie nie jest naszą najmocniejszą stroną, ale materiały wybuchowe, inteligencja, dowodzenie, no też wygląda nieco inaczej. Siła, zdrowie, tak też równe liczby ustawiłem, żeby jakoś nie przeszkadzało. One Corle, ponieważ chyba będziemy gdzieś tam wyświetlani po pseudonimie. Niech tak to wygląda. No i osobiste premie. Psychol. Czasem zdecyduje się skorzystać z dużo bardziej agresywnego ataku. To raczej nie dla nas. Pierwsza zmiana broni jest darmowa. To też nie dla nas. Redukcja cen operacji w sektorze podróży łodzią. Negocjator. Pasuje. Chociaż łobuz dobrze brzmi. Do tego wszystkiego dodatkowa premia taktyczna. Zwiększony zasięg wszystkich broni miotanych. To by mogło nam się sprawdzić całkiem nieźle. Szczególnie, że mamy korzystać z granatów. Nauka. Szybsze tempo operacji, szkolenia milicji oraz trening. Zapewnia premię do doświadczenia. No tu mam problem, bo z tego co kojarzę, to dwie postacie chyba już coś takiego mają, więc nie wiem, czy jest sens pakować kolejne. A z drugiej strony, jeżeli byśmy wykorzystali naszą postać do nauki milicji, to może nie byłoby to takie złe. Co jeszcze mamy? Postać jest trudniejsza do wykrycia? Nie, raczej nie będziemy korzystać z cichego zabójstwa. To niestety nie w stylu naszych tam statystyk. Zmniejszona kara do celności w nocy, my nie będziemy strzelać. Duża premia do testów rozbrajania pułapek, hakowania, urządzania, otwierania zamków. Też nie mamy statusu mechanika, żeby coś tu w tym temacie zdziałać. Podobnie walka wręcz, ataki w zwarciu, rozstawianie broni ciężkiej, duża premia do celności. No to w sumie jest takie, no może ta premia do celności, patrząc na naszą postać, że ona tak średnio sobie radzi z bronią, to może jakby sobie dorzucić trening walki z bliska, to by nas to ratowało jakoś. Obniżona kara do celności przy korzystaniu z ognia, to nie. Albo to, albo czapeczka, chociaż no patrząc na to, że czapeczkę mają nasi towarzysze, to też nie będziemy tego brać. Zobaczymy, może ta celność nam trochę uratuje skórę, jakby wróg podszedł za blisko. Szczególnie, że to ma być duża premia. Jesteśmy gotowi, żeby zapłacić 7000, niecałe 7000. 7000 bez dolara. I gdzie już jesteśmy na liście? Jest mój zespół? A, bo my jesteśmy tak wynajęci na stałe, czyli płacimy 7000. Nie mamy tych fajnych dodatkowych cech, tak, tych na niebiesko. Więc coś tracimy, zresztą nie tylko tych na niebiesko, tych też nie mamy, tak?
Więc coś tam tracimy, ale z drugiej strony zyskujemy postać, której nie musimy w przyszłości opłacać. Może? Tak? Jakoś? Zobaczymy. No i nareszcie możemy przejść do tego, na co czekaliśmy, czyli start gry. Widok taktyczny mapy, może jeszcze pokażę pokrótce, jak ona tutaj wygląda. To jest to obszar, który musielibyśmy przejąć, tak? Te wszystkie czerwone pola. No ale cóż, płyniemy na miejsce. No niestety płacimy już najemnikom za ten spływ. Oni powinni nam zapłacić za taką wakacyjną podróż łódką. No i tak minął jeden dzień. No właśnie. Łączne środki. Zaraz się skończę, jak tak dalej pójdzie. Czas złożyć raport klientce. To co? Ruszamy. Nie odpalimy automatycznego rozstrzygnięcia, bo to jeszcze raczej nie ten etap gry. Najłatwiej trafić w korpus, ale strzelanie w inne części ciała może zadać zwiększone obrażenie lub wywołać u wroga negatywne efekty. Może zrobimy z tego użytek? Zobaczymy. No to na początek najważniejsza kwestia, czy Korle ma głos? Yes? Yes! No i to też taki amerykański. No to dobrze, pasuje. A ty kim jesteś? Bastien. Porozmawiaj z Bastien. Myślę, że Korle się nadaje do tego. Dowódca, inteligentny, więc zakładam, że to w rozmowach wyjdzie nam na dobre. Szczególnie, że nigdy nie wiemy, kogo spotkamy. Czy to swój, czy wróg, czy nam pomoże, czy zaszkodzi, jakich wyborów możemy dokonać, bo to też ta trochę taka warstwa RPG. Możemy na przykład, zakładam, teoretycznie, zastrzelić Bastienka, no i tyle. Może to jest jakiś ukryty wróg i wyjdzie nam to na dobre. Może przyjaciel, więc lepiej go zostawić przy życiu. I tak dalej, i tak dalej. Prócz tego oczywiście możemy rozglądać się po mapie. Ty też coś masz dla nas? Tak, ma coś dla nas, ponieważ można natrafić na łupę. Ten kolega bez niczego to biega. Pieniądze, amunicja, broń, granaty i tego typu rzeczy. What? Więc to nie tylko ta warstwa taka, powiedzmy, taktyczna, waleczna, ale też i spory eksplor wchodzi w grę, co jest bardzo dobrą wiadomością. Coś, co lubimy, ale tu chyba nic nie ma, prócz śmieci. A niestety craftowania jako tako, a przynajmniej takiego zaawansowanego tutaj raczej nie uświadczymy. Ewentualnie mechanik do naprawy broni coś tam wykorzysta, ale to wszystko. I z jakiegoś przygłupa? A, o, aha, o, super, 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 to aż taka dbałość o szczegóły, chociaż może to był najlepszy moment, żeby go zabić. Dobra, przenieśmy się, a ty Fox zawsze taka wolna, czy? Spróbujemy podejść jak najbliżej, co prawda nie wiem, czy jest możliwe takie zabójstwo z ukrycia w momencie, gdy nie mamy tego trybu taktycznego. Korleju, weź się ukryj tu w krzakach. Steroid może niech podejdzie bliżej. Oj, steroid. A, to nawet widać taki wskaźnik wykrycia, trochę jak w Asasynach. No i spróbujemy kolegę zaskoczyć naszą koleżanką Fox. Bo ona miała tam jakieś bonusy. Tylko fajnie, jakby się odwrócił. Moglibyśmy nawet obejść wszystko. Moglibyśmy obejść, tak? Czy da radę tak przejść, żeby nas nie zobaczył? O! Znalezione zioła? Zobaczymy. Haha. No od tyłu go raczej jakoś tutaj nie weźmiemy. Oj, a czemu ona nas... Widzi nas, oddaj strzał! Kurczę, zauważył postać Fox. No to jak enemy spotted, to zaczynamy walkę. Czas się odegrać. Kto ma na niego oko? Na początek Fox. O! Mamy możliwość przemieszczać się na przykład tutaj i oddać strzał. Bardzo fajna rzecz. A co brak obrażeń? A, że on na ten moment ma brak obrażeń. Możemy wykorzystać naszą aktualną pozycję i strzelać do niego. Obserwacja. Zużywa wszystkie punkty akcji, ale ktokolwiek podejdzie do nas, będzie miał przerwane atak. Też spoko opcja, no i lepsza obrona. Do tego jeszcze możemy zmieniać pozycję, dzięki temu też jesteśmy lepiej kryci za osłonami. Dużo takich przeliczników, jeżeli chodzi o nasze położenie. Dobra, ja bym spróbował podejść do niego tutaj i wystrzelić automatycznie. No ale tak jak wspomniałem wcześniej, XCOM wipe. Tak, o, a ci jak się tutaj wspierają? No nie wiem, czy będzie okazja na next time, jak tak dalej pójdzie. No stąd. No i jedyne, czego mi brakuje, to jakiegoś takiego określenia, jaka jest szansa procentowa na oddanie strzału. No, zakładam, że procent jest niski, patrząc po trafieniach krytycznych, no ale jakiś tam mamy, więc na pewno ryzyko głowa.
Kurczę, oni tak sobie będą cały czas słodzić? Słodziaczki, no dobra. Czyli Fox już zużyła swoje punkty akcji. Teraz moglibyśmy Corleja jakoś wykorzystać, ale ostatecznie nie wiem jeszcze jak, bo tam mamy dwóch gości. Jak ich podejść, żeby zauważyć? A co ty masz? Ogień dla odwrócenia uwagi. Nie prowadzi do efektu przerwania ataków. Niektóre działania oraz premie, jak na przykład taktyczna obserwacja, przygwożdżenie i kontratak, pozwalają jednostkom przerwać turę drużyny przeciwnej i wykonać w tym czasie ataki. A, to jest przerwanie. Najgorsza wiadomość jest taka, że my nie mamy za bardzo opcji tutaj, żeby gdzieś się przenieść i móc oddać bezpieczny strzał. Chyba że odpalimy sobie właśnie obserwację. Wolf ma największy zasięg, żeby się przemieścić. Ile to będzie kosztowało? Darmowy ruch. Okej. Dobra, i od razu ich widać. No to już jest dużo lepiej. Strzelba, trafienie krytyczne. Trochę punktów poza zasięgiem. Ten jest w naszym zasięgu, tylko... O! I to całkiem... No właśnie, tylko z jednej strony całkiem spora szansa, z drugiej patrząc na nasz zasięg, no to tak średnio to wygląda, tak średnio bym powiedział. Możemy spróbować strzelić w korpus, zobaczymy co z tego wyjdzie. To co, ma strzelbę w ręce? O! Krwawienie, nie no to kolego, nawet się spisałeś. Zmień pozycję, moglibyśmy w ogóle, albo inaczej, ustawimy sobie obserwację na nich, jeżeli się ruszą, to dostaną jeszcze strzała. A muszą się ruszyć, żeby zmienić tę pozycję. Mam nadzieję tylko, że nasz łów będzie mógł się ukryć niebawem ponownie. No niestety rozumiem, że tutaj osoby poza zasięgiem i niewiele zdziałamy. Moglibyśmy spróbować zmienić pozycję i oddać strzał. Fajnie jakby to wyszło. A, tylko my trochę wejdziemy w drogę wolfowi. No zobaczymy. Trochę mnie martwię, że wolf jest tak odkryty. Fajnie jakby jakiś strzał nam tu wypalił. Jest! A oni się chyba nie lubią. Chyba się nie lubią z Fox. No dobra, mamy jeszcze 3 punkty akcji. Możemy go po prostu położyć, żeby był mniej widoczny. Jest jeszcze na to wszystko Corley. Dobry na wszystko. Strzał w biegu raz na turę. Przemieszcza się na nową pozycję. Rozpoczyna ostrzał 3 pocisków w stronę najbliższego wroga. Tylko no jedyny problem, że Corley akurat stoi w miejscu, w którym chyba nic nie może specjalnie zdziałać. Bo gdzie by się nie przemieścić, mamy tutaj zawsze też informację, o skąd można jeszcze oddać strzał w stronę wroga. Problem polega na tym, że jak pójdziemy tutaj, to już nie mamy punktów akcji. Ogólnie mamy mało punktów akcji, teraz dopiero widzę. To jest chyba taki nasz też dość duży minus, jeżeli chodzi o tę postać. Może za mało zwinności, zręczności? To jak widać tych stworzonych, no to oni mają jednak dużo punktów przypisanych w te rzeczy. I to też się przekłada na punkty akcji później. Nie zwróciłem uwagi, ja tak trochę olałem te statystyki z lewej, skupiłem się na dowodzeniu, wybuchach, a tu się okazuje, że to może nie był najlepszy ruch. No nic, będziemy im tak tutaj towarzyszyć. Strzału nie oddamy, no nic nie zrobimy. Możemy spróbować celność. Praktycznie zerowa, czy pojedynczy strzał. Trochę szkoda amunicji też, no, bo to mamy fajną broń, niby wszystko jest, ale co z tego, jeżeli nie możemy w sumie, przeszkoda. Nie wiem, pojedynczy strzał oddaj. Nie wiem, tak. No właśnie. Poszło w kamień. Nie wiem, czy nie przetracone głupio punkty, czy nie przetracone głupio amunicję. No ale zobaczymy, może jak kolega się ruszy, to wejdzie w naszą zasadzkę. Szkoda, że nie umarł. Ale na szczęście nie zajęliśmy tu miejsca z tyłu. Żeby nie trafił? Ach! I takich to my lubimy. Idealnie. Czysto. Możesz użyć, aby wszystkich zaznaczyć? No to zaznaczam wszystkich. Macie coś przy sobie? O, jest. Sprawdź łupy. To sprawdź steroid, łupy. Przydaj się do czegoś. Gdzieś jeszcze mieliśmy jakieś tam leki czy coś. Miał amunicję. Kto korzysta z takiej broni? W sumie nie zwracałem na to uwagi. Tak, koleżanka, masz 44, a to jest 9. A, nam pokazuje od razu, do kogo to chyba leci. No szkoda. Tylko Corlas skorzysta z tego, no ale niech ma. Chociaż ktoś. To możemy przypisać później inną broń. A jeszcze coś z tego wyjdzie. Nie wiem tylko, czy jeszcze raz Corleja nie stworzyć na trochę lepszych zasadach. Zbadaj to tutaj. W tym miejscu 5 dzielnych francuskich komandosów powstrzymało kompanię desantu Kringis Marine, kupując garnizonowi fortu Le Bleu, czas, by przygotować się do odparcia wrogów. Okej, ale gdzieś słyszeliśmy o ziołach.
inteligencja naszej koleżanki mówiła, że są zioła i próbuję zobaczyć tak na przyszłość, jakby one mogły wyglądać, bo rozumiem, że zioła traktujemy jako medykamenty, chyba że te grzyby czy coś, ale nie widzę tutaj ziół. Może widziała gdzieś dalej. Musimy iść przesłuchać Bastianka jeszcze, gdzieś tam nam się ukrył. Tylko uwaga, bo może gdzieś jest wróg. To jest czysto. Lutujemy. Dobra, kaliber O. No to leci do Foxa, możemy od razu, znaczy do Wolfa. Plecak Wolf. A, on ma. Martwy żołnierz? Nie, plecak. Ładuj to tu. Chyba zlutowaliśmy po prostu wszystkie zwłoki w okolicy. Gdzieś w zasięgu tego tutaj. Miejsca, czy tu co? O, jak daleko się ukryło. Nie, no to zbieramy wszystko. Ktoś bierze to? To się rozpędził. Pieniądze lepiej znajdźcie, bo my nie mamy jak opłacić dniówek. Aj, flary, każdy może miotać. I części zamienne. Te części zamienne chyba możemy do wspólnego ekwipunku, zresztą podobnie jak i... O, flary nie mogą iść do wspólnego. No to, póki co lecę do kolegi. To jak rozumiem, poziom uszkodzenia broni, z każdym strzałem się gdzieś tam coś zużywa, ale my nim pójdziemy do góry, bo tu rozumiem nasza... A, można z nim porozmawiać. Pół biedy, już chciałem strzelać. Ale porozmawiajmy najpierw z gościem tutaj na dole. O, kamizeleczka, kto jest nieubrany? Może nasza Fox? Zakładałem, że ją przebiorą, ale tak dobrze nie ma. Corleo, wysuń się tutaj na prowadzenie, na rozmowę. A cała reszta ekipy niech podejdzie bliżej, żeby tam czasem ktoś nam nie groził. Też pogadać? Ulala, don't shoot. I'm just a bystander here. An innocent civilian. I heard some shots fired up there. I came to take a look and I saw the Legion getting their asses kicked. But I'm not with them. I was just doing a bit of scavenging on the beach. Yeah, that's how I provide for my family. No nie wiem, takie złote łańcuchy, a nie ma pieniędzy dla rodziny bez obaw, albo cywil, naprawdę? Podejrzanie, nie, no bez obaw. Oh, thank you. Maybe you just let me go on my way now, huh? Nie, no tak miło to nie. Najpierw nam opowiedz o Legionie. Jesteśmy tutaj nowi. Well, that's the Patriotic Legion of Grand Chien. Quite a gang they are. I think some of them were trying to snatch that Emma girl, the president's daughter, but I guess that didn't work out. Co wiesz o Emmie? No właśnie, może wie za dużo. Don't know nothing, boss. I've just heard that the major wants the girl. I guess he wishes to complete the set with her father. Kim jest Meyer? Nie, no naprawdę dużo wie. Oh, well, he's the leader of the Legion, of course. No one really seems to know him at all. They say he operates from a secret base up there in the islands. Well, I don't know for sure. It wouldn't be much of a secret if I knew it, right? Okej. Okay. Ojciec Emmy, chodzi o prezydenta? You know, you're right. I think I heard something about that. But I don't know anything. I don't want to be involved in any of this, you know? Can I just go back to my family? Zastanawia mnie, czemu niektóre rzeczy są tak podkreślone, jak na przykład rodzina, tak? To... Masz rodzinę? A chyba, że możemy to jeszcze rozwinąć jakoś. Oh, yes, boss. A big family over in the Rust. That's what we call the area just east of town. It's not a nice place. My boys cannot play football without tripping on old war equipment. Old war equipment? Could be worth checking out. They depend on me, you see. If I don't bring home the bacon, they don't eat. My poor family. Sprzedaj łańcuch. Czy to koszulka piłkarska? Eh, ouais. Chien sauvage, the best team in Grand Chien. Their merchandise is shit, though. I asked for 13 and they printed 31. No ktoś się z tym łe nie postarał. Ui, kolego, ui, chyba że to taki akcent u nich. No i teraz co, ręce do góry, trzymasz z Legionem test atrybutu. Ma najwyższy atrybut, czyli Corley go przepyta, albo pożegnanie. To działanie może mieć poważne konsekwencje. Trzymasz z Legionem, no wyższej inteligencji nie mamy. No, this is not true. Don't shoot me, boss. I mean, maybe I had some dealings with the Legion in the past, but who doesn't? It's a small island. Look, just let me go to my family and I will give you diamonds from my secret stash. I swear. Dobra, możemy oddawać diamenty.
To działanie może mieć poważne konsekwencje. Giń. Może mieć poważne konsekwencje, albo możesz odejść. Nie, no to... Znaczy, teoretycznie dostaliśmy diamenty od niego. Pozwólcie mi wrócić do rodziny, ja dam wam diamenty z mojej tajnej skrytki. Obiecuję. Możemy go zabić, a możemy odejść i zakładam, że to też będzie miało konsekwencje na zasadzie, że na przykład, no albo ostrzeże innych, albo no w przyszłości nam pomoże, że kurczę, puściliśmy go wolno. Byłbym za tym, żeby odszedł, chociaż diamenty też są fajne. Thank you, boss. I knew you were kind and gentle people. I go now. Please don't shoot me in the back. There's some loot over there. Kusząca opcja. Co on tu zostawił? Może i tak diamenty dostaniemy. No i są diamenty, to jak to działa? To idź? Nie wiem, bierzemy. Idzie to sprzedać od razu? Umieść w plecaku. Możesz sprzedawać kosztowności bezpośrednio z menu przedmiotów za pomocą prawego przycisku. A ciekawe, no znaczy w tej chwili jeszcze aż tak te pieniądze nie są istotne z naszej perspektywy, co to są wszystkie diamenty, jakie miał, ale coś tu jeszcze pamiętam, że leżało. Bo zastanawiam się nad opcją. A to leć tutaj. O, medykamenty. To możemy... Może... Nie, myślałem, że nie ma blisko oddziału, dlatego nie możemy z tego korzystać. Ktoś nie ma apteczki? Tutaj, steroid nie ma apteczki. No to już się dorobił apteczki. Bo zastanawiam się, czy tymi diamentami możemy sobie w przyszłości coś też opłacić. Na przykład spotkaliśmy jakąś postać. O, nikt nie korzysta z amunicji na to. Kurczę, smutek. Smutek. Właśnie, a gdzie jest amunicja tych pozostałych ludzi? Z czego wy macie strzelać? Ludzie złoci, po 6 pocisków, z tym wy na akcję wyruszyliście? Jak wy macie walczyć? Dobra, weźmy wszystkich, lećmy na misję. Coś jeszcze tutaj? Nie. Lećmy, mieliśmy, o właśnie, oznaczać w ten sposób całą ekipę. Lecimy pogadać jeszcze ze mną, zobaczyć jakie tam będą wybory. Czy będą w ogóle jakiekolwiek wybory? No i tak się prezentuje początek rozgrywki. W dużej części ona właśnie skupia się na tego typu mapach. Biegamy taktycznie gdzieś, atakujemy, staramy się nie ginąć. W sumie ciekawe, jakby zabili nam jakiegoś najemnika. To na dobrą sprawę może by się okazało... O, a co to jest? Otwórz postacią Fox. Można tak jak u siebie się rozgościć? Może nie musielibyśmy płacić nikomu. Nie można w żaden sposób otworzyć, a tam jest... A to może steroid potrafisz otworzyć? Kurczę, mało. Najemnik znalazł urządzenie do hakowania... do zhakowania. No ale niestety wygląda na to, że nie mamy żadnej postaci, która by to potrafiła otwierać. To ciekawe, jaką trzeba było mieć umiejętność, żeby była opcja. Bo myślałem, że na przykład łomem otworzy, ale to chyba tak nie działa. Przełącz piętro? Nie. A w sumie przełącz, co jest na innym piętrze? O, dach. Dobra, wbijamy do środka, bo to jest... Zrezygnuj z tego ataku. Nie, nie atakuj! Nie, znowu kliknąłem jedynkę. Dobra, już wiem jak to działa. Ale pięknie, bo możemy atakować też otoczenie i tym samym niszczyć je zapewne. Mechanika, znaleziono urządzenie. I jest Emma. Chciałem cię ostrzec, ale jesteś już na drodze. Legion forces have landed on Ernie. They even tried to attack us here at the villa. I can't imagine what they want with this tiny island. It is neither Ernie Island nor my villa they want. It is you. Perhaps they think capturing you would make your father more cooperative. Then I'm sorry I came. I didn't mean to put anyone else in jeopardy. Tak to wygląda. Damy sobie z nimi radę bez obaw. Zdarzały nam się cieplejsze powitania. Nie, damy radę. A można być dziadem albo takim miłym. I am so grateful to hear you say that. Grancian's own government can't do a thing to help. I am reassured by your confidence. Here. Please take this as a gesture of my appreciation. Co nam chce dać? Dziękuję. Przyjmij 2000, albo to nie jest konieczne, odrzuć 2000. O kurcze, i jedno i drugie ma konsekwencje. Dobra, to nie jest konieczne, może dostaniemy lepszą nagrodę. Your professionalism is admirable, and I'll make sure everyone knows it. I mamy lojalność w mieście. As to beginning your search, I suppose questioning the Legion soldiers on Ernie about my father would be a good way for you to start. This is Corazon Santiago. She's the director of operations in Grand Chien for the Adonis Corporation.
Her people encountered the Legion face to face. She will manage additional funding while you are in the field. Doesn't matter to me who writes the checks, Chief. Just so long as they don't bounce. Hello. It is good to meet you. As Emma said, I will provide you with a cut of the proceeds from the Adonis Diamond Mines to help fund your mission as you liberate each one from Legion control. Whole mines full of diamonds? Well, now you've got this girl's attention. But first things first. The Legion has overrun the island, capturing the town and the old fortress. Liberating the town is essential to securing transport to the mainland, but securing the whole island will ensure you have a good base of operations. Additionally, the locals may be appreciative and give useful intel. Sounds like this little island could serve as a good HQ, Chief. No to wygląda, tylko jeszcze pieniądze potrzebujemy. Co wiemy o Legionie? Led by a man calling himself the Major, it is the largest paramilitary group in the region. They seized all our diamond mines before my security teams could respond. They are brutal bullies, but not smart or well-trained. They should be no match for professional soldiers. I will show them the force of my incredible biceps, and they will run, or I will smash them! Pocieszające. Kim jest Major? Perhaps the biggest warlord in Gonshien. Not much is known about him, except that he runs the Legion like a cult of personality. He is both worshipped and feared. It's likely you'll have to deal with him directly in order to rescue my father. Sounds like a real bozo. Can't wait to meet him. Bonzo, Major Bonzo, kurczę, jakie tu połączenie uniwersum. Opowiedz nam o Ernim. This island is isolated and defensible, and will serve as a good launch point for missions into the Ajani River Valley. The people here are docile but resourceful. Help them, and they'll help you. Some may prove more helpful than others, I'm sure. But you should talk with as many of them as you can. They may have information that could be of use to you. Please excuse me. I must take this. Yes. No! Just tell them to wait! Just tell them to wait, goddammit! My apologies. Where were we? Was that something we need to be worried about? It was... well, it was nothing that concerns your mission. It was simply, certain logistical issues that require my attention from time to time. Again, I apologize. Do you have any further questions for us? Damy chyba radę, możemy się pożegnać. Good luck. Corazon and I will be keeping in touch via radio. No to wiemy wszystko. O, zyskano dodatkowe punkty lojalności. Możesz przejść do kolejnego miejsca, korzystając z widoku satelitarnego, ale to moment. Najpierw zobaczmy, czy nie mają czegoś dla nas. To jest luksusowe krzesło, nie? Jakieś niewygodne. Barachło. Dobra. Więc no wygląda na to, że tu żadnego lutu chyba z tego miejsca nie wyciągniemy. Smuci mnie to, bo chciałem otworzyć, ale nie można otworzyć. Może jeszcze jakaś inna postać albo inne wyposażenie byłoby potrzebne. Przejdźmy na widok satelitarny. No i udajcie się do wioski Erni, tak? Kolejne zadanie, ale się zastanawiam, czy nim dotrzemy do wioski Erni, to nie warto by było zająć się skalnymi pytonami. Więc tak. A może? Jak to wioska? 2 na 4? 5. Nie no, nie będzie nam samouczek mówił, jak mamy grać. Lecimy na skalne pytony. Łączny czas, termin przybycia. No właśnie to mnie martwi. Prognoza na 14 dni. 4000 będziemy mieli tempo wydatków. Ale to, to jak to? Chyba, że zarobimy. No musimy czym prędzej pozyskać te kopalnie diamentów, bo bez tego to będzie naprawdę źle. Albo pozyskać jakieś pieniądze. Na mapie teren trudny, teren bardzo łatwy. O, jaka różnica. Jaka różnica. No ale dobra, lecimy tutaj. I myślę, że... albo zróbmy dłuższy odcinek, pobawmy się jeszcze ze skalnymi pytonami. Nieprzyjaciel jest obecny w tym sektorze, przygotować się do walki. No, dzień dobry, witamy w nowym sektorze. O, inteligencja zioła, podnieś. Oj, ktoś idzie do nas, miejscowy. Jest, kto są te zioła, dobra. To wiemy, co nas ominęło. Kolego, pogadać z tobą jakoś? Czemu ty się tak ukrywasz? Nie będę cicho. Okay.
Tylko żeby się nie okazało, że to zasadzka. Jak go ominął. Pogadaj z nim. The village is full of them. They shot Tine and took Hemen, and I decided to sneak away. But there are more of them here. You will sneak up on them and shoot them, right? Może tak. Chociaż liczę, że ma coś więcej do przekazania. No dobra, to wygląda jak miejsce, tak, do przejścia, ucieczki jakby z mapy, przejścia do innego punktu. A wrogowie mogą być albo tu, albo tu. O! Jeszcze więcej ziół? To są... Ale tak nieintuicyjne te ziółka tutaj w okolicy. Czy tu będziemy jeszcze ukryci? Mam nadzieję, że tak, za tymi drzewami, bo chciałbym podejść jak najbliżej. Zresztą może inaczej, niech Fox idzie na przeszpiegi. Bastian's boy so long. Oj, oni ją widzą. Może warto oddać pierwszy strzał w takim razie? Ciche zabójstwo w głowę, okej. No! Było blisko. Cóż. Może tym razem się uda. Jest w miarę... O, na wyciągnięcie ręki. Reszta jest zaskoczona, ale niestety więcej punktów akcji. A nie, mamy jakiś punkt akcji, ale nie, za mało punktów akcji. Jedyne, co możemy wykonać, to czołgać się. Czyli w ten sposób wygląda ciche zabójstwo i tak korzystamy z naszej broni. Jedyny problem, że nie jesteśmy w stanie... A nie, steroid widzę, ma mniej punktów akcji niż Corley, to nie jest tak źle. Nie jesteśmy w stanie przejść na żadną bezpieczną pozycję aktualnie, przez to nasze kucanie i nie wiem, jak przemieścić cały oddział. Uff, ty też nie jesteś w stanie tam do koleżanki się zbliżyć? Jakby podejść tu? Też oni są na tyle daleko, że zakładam, że wróg nie jest w stanie nawet do nas trafić, czy... No tu już jest tak na odległość strzału. To tak, pójdziesz tu. No to już jest na linii strzału, ale położymy go na ziemi, teoretycznie powinien być trudniejszy do trafienia. Mam taką nadzieję. No nie udało nam się idealnie ustawić tych postaci. No i tak samo Corley idzie w jego ślady. Może jakby go podnieść, normalny ruch, to by było lepsze. No ale cóż, kryj się. Przesuniemy ich w następnej turze. A, bo tu jest więcej ludzi. Jak to wygląda? A jeszcze koleżanka Fox, która też już nic w tym momencie nie zrobi. Koniec tury. Ale te! Będą w ogóle strzelać z tej odległości? To jest ciekawe, ale podoba mi się, że ten pierwszy zginął. Dobra, oni i tak nie strzelają do nas, są na tyle daleko, więc przemieszczamy się. Gorsza wiadomość jest taka, że zakładałem, że te kamienie są dla nas jakąś formą osłony, ale nie są, więc musimy spróbować dojść jak najdalej. Jesteś w stanie, chociaż na tego kucanego. On i tak nie odda strzału, gdzie by nie poszedł. Póki co, powoli, nigdzie nam się nikomu nie spieszy. No to już pierwsze możliwości oddania strzału, ale też chyba nie ma sensu. Weźmy go tak. Nie zwiększyło to nam jakoś specjalnie zasięgu. Nie powinieneś się steryt nazywać? Byłoby fajniej. Yes? Więc całą ekipą. No jak widać, czasem przemieszczenie się za szybko do jakiegoś celu też nie jest najlepszym rozwiązaniem. O, to już będziemy mogli strzelać do siebie, okay. To nie ma co. Okej. Okay. I może dalej pozycja obronna. I czekamy do... A, jeszcze Fox mogłaby się przemieścić gdzieś dalej. Ona już tu za kamieniem, tylko no właśnie, to jest pół skrytka, pół zmyłka. Tu jej nic nie broni. No dobra, ale jak będzie przeczołgana za kamień, to może jest szansa. Czy nie miałaś tam leżeć za kamieniem? No właśnie. Za mało punktów akcji. No nic lepszego nie zrobimy, mam nadzieję, że do niej nie będą strzelać. Nawet jak będą, to że nie trafią. What's on your mind? O, jak miło kolega nam się zjawił, chociaż myślę, że on jest bardziej w zasięgu... Nie widać celu. Bardziej w zasięgu Wolfa. To najlepiej to tu by było być za kamieniem. To będziemy odkryci od jednej strony, ale wydaje mi się, że wciąż... Tylko, że czemu my nie możemy oddać strzału? Na pewno nie ma linii? Nie. To jest ciekawe, że tu nie będziemy mogli strzelić. Tu i tu. Aż tak bardzo ten kamień nas zasłania?
No dobra, to przejdźmy tu. Rozpędzony. Będziemy mieli jeszcze jakieś punkty akcji. Dwa punkty akcji, nie wiadomo na co. W sumie to na nic. Możemy się co najwyżej jeszcze bardziej położyć na ziemi. Być może to kładzenie na ziemi nam tak trochę przeszkadza. Strzał w ruchu. O, to mogliśmy ją przemieścić. To jest opcja, że możemy pójść do innej zasłony. Za nią spróbować się ukryć i oddać strzał. Z drugiej strony nam się to chyba za bardzo nie opłaca, patrząc na to, że mamy tu całkiem niezłe miejsce do oddania strzału. Jedyne co, krytyk, ramiona. No korpus... Zostają nam ramiona albo głowa. Głowa na pewno trudniejsza do trafienia. O właśnie, mamy celność. Strzelectwo, celowanie razy 3, ale głowa na minusie, ramiona ginie, modyfikator obrażeń. No niestety i ramiona i głowa są dość trudne do trafienia, więc walimy w głowę. Jest taka opcja, no teraz już nie przybliżymy tego strzału, więc jest szansa, że nie trafimy. Co ty jeszcze tutaj masz? Obserwacje. A nie, no to jakby mieć obserwacje na tę okolicę, to może kolega jeszcze zginie, jak się nam przemieści. To jest właśnie piękno tych gier taktycznych, no, że możemy cały czas tu gdzieś kombinować, jak to może wyglądać dalej. Za to smutek jest taki, że nie wiem, jak umieścić naszego steryda, żeby... No, nikt go tu nie trafił, no. Chodź tu. Musimy go podnieść chyba na następną turę, ale spróbujemy najpierw oddać strzał. No, poza dystansem. Spróbujmy w ramiona, ale raczej nie trafi. Trafił i zabił, co najlepsze. No, steryt, jak ja cię lubię. Widać, że swój. Widać, że swój. No to tym bardziej możemy się już przemieścić, mimo że tu nie mamy żadnej osłony, to nam chyba nikt krzywdy z tego dystansu nie zrobi. To już naprawdę leżącego powalić tam z górki, to trzeba by się postarać, no. Czy my musimy się tak czołgać? Nie wiem. Ładnie to wygląda. Ile ich jeszcze mamy? Tu jest jedna postać, ale pamiętamy w tej rozpisce, że tam trochę więcej się tego towarzystwa kryło. Czekamy. Idzie. O! Idealnie wbił na pułapkę. Szkoda, że nie mamy drugiego strzału. No, powiedz, że jest w twoim zasięgu. Nie widać celu. Czemu on tak kurczy? To jak my mamy strzelać? Ogień do odwrócenia nie. Obserwacja. To byłbym zatem. Tu będziemy kryci przynajmniej od tamtej ścianki. Byłbym zatem, żeby podejść tu. Nie zużyje to więcej wiele punktów akcji, a sam łów ma chyba dość dużą celność. Gość jeszcze stoi. Nawet nie wie, co go zabije. Kurczę, nawet w ramiona efekt niecelność. A, wywołuje, to rozumiem, że nasz przeciwnik. Nawet w ramiona może by go powaliło. Z drugiej strony głowa kusi. Ramiona ginie, zasięg. Głowa ginie, zasięg. Głowa. A, modyfikator obrażeń. No to spróbujmy w te ramiona. Co z tego wyjdzie? Hey, nice technique. Maybe you can give me some pointers later on. To się na randkę chyba umówią po wszystkim. No dobrze, koleżanko, to ty może chociaż nakłóconego, chociaż z tego co widzę, on jest w stanie naprawdę się daleko przemieścić. To po prostu Korla ze sterydem tak nie za bardzo są gotowi na taką walkę. Gorzej, że nikogo nie widać, jak ktoś tu na bank jest. Co z tobą jest nie tak? Kucnij może. Trochę to wydłuża nam, znaczy wydłuża, zwiększa zasięg, ale czy wystarczająco, nie wiem. Tu nie mamy osłony, tu mamy... Okay. Dobra, tu się ustawimy. O! Do zwinności. To może też nie warto było pakować wszystko w jedną rzecz, w sensie na maksa dowodzenie i inteligencję i wybuchy, bo nie rozwijamy się już w tych kwestiach teraz przez to dalej. Możesz się położyć jeszcze, punkt akcji zawsze. Steryt, punkt akcji, żeby się podnieść maksymalnie, zobaczymy. No nie, to jednak jest różnica, czy biegamy na stojąco, czy gdzieś tam się kucamy. Ale problem polega na tym... Stań tutaj, tu będzie bezpieczne. Nawet jakby stał. Jaki bieg. Dobra. Rozumiem, że jest jeden punkt, jakbyśmy chcieli zejść na parter, to dwa punkty płacimy, tak? Koniec tury. Gdzie jest wróg? A nie, Fox jeszcze by mogła coś zrobić, ale nie ma sensu jej narażać. Ewentualnie może odpalić obserwację za 4 punkty, jakby ktoś się pojawił tu w okolicy. Kolejna postać jakby sobie zeskoczyła. Wszystkie podejmowane przez Wolfa operacje zostaną przeprowadzone szybciej. Nie wiem, na co to wpływa. O, jest! Ale nie... No, na tej odległości trafić gościa nie byłoby lekko. Gorzej, że on chyba też próbuje do nas strzelić. Zadanie bojowe. Co nie widać celu?
Najlepsze jest to, że on nawet tak skradając się ma całkiem niezły zasięg. Fox, a ty byś była w stanie przebiec... Tu teoretycznie ma osłonę. No takim ryzyko, nie chciałbym Fox uszkodzić, bo ona naprawdę nieźle się spisuje, a nie wiemy ile jeszcze tam osób mamy. I czy czasem oni na nas takiej podobnej zasadzki nie wymyślili? Jest trafione, chociaż naprawdę marne punkty wbiły. Ma jeszcze na jeden strzał albo na krycie się. A dwa punkty akcji na następną turę, tak działa to krycie. Yo! No to ty kolego yo, jakbyś mógł podbić gdzieś tak... A, bo on tu nie może strzelić. Czemu nie może wystrzelić do niego? Taką ma giwerę, kurczę. Tu jest możliwy strzał. No to zaryzykujemy stąd. Co prawda... Trochę ryzykujemy. Zdrowiem naprawdę fajnych postaci, ale... No, musimy spróbować. Ciężko ranne. A co poza... No przecież było, że możliwy strzał. No nie! No nie! To pechowo, to co my mamy zrobić? To może lepiej obserwację odpalić u niego. Jakby ten chciał się ruszyć. Tego spróbujemy obić tak. To też trzeba uważać na te statystyki. Niby nam pokazują, skąd będzie można oddać strzał, ale tak nie do końca. Chyba, że to jest informacja, skąd oni będą w stanie do nas strzelić, a nie my do nich. Źle podchodzę do tematu. No i Korlas, weź się ustaw za tarczą tutaj. Tyle tych modyfikatorów chyba nic nam nie zrobią. Nie wiem, co z Fox jeszcze tutaj wymyślić. Ona trochę ryzykownie stoi. Tak, jakby chciała na ziemię. 6 punktów obserwacja. A z drugiej strony jesteśmy na pełnym ryzyku. No tu byśmy mieli dwie... Czy zakładam, że dwie obserwacje? No dobra, z nadziejami, że któraś ubije przeciwnika. Chociaż nie wiem, czy to nie będzie za mało punktów. A, mamy jeszcze... A nie, to steryt. Dobra, koniec tury. Oby się naszej koleżance nic nie stało. Jest! Powaliła go. Ale to jest tak, cały czas takie liczenie taktyczne. Czy warto, czy nie. Co, spokój już po wszystkim? A, ale dalej są wrogowie gdzieś. Możecie wstawać, ludzie złoci. Wszyscy do góry, kurczę, co to tak? Wydaje mi się, że gdzieś widzieliśmy łupy. Tu są łupy. Candy Shop. O, Korlas, to się dorobiłeś. Cyk, bierzesz to na dalszą drogę. A ktoś ma nożyce? Chyba steroid się nadawał do takich zabaw. Być może moglibyśmy wrócić do tej starej bazy i tymi nożycami otworzyć to przejście wymagające hakowania, czy jak to tam było opisane. Co tu mamy? Tutaj też coś leży. Medykamenty, okej. Okay. Przekaż dzieciom. Albo do ekwipunku oddziału, jest spoko, ale gdzieś były zioła. No teoretycznie już wiemy, jak te zioła wyglądają, w praktyce no znów nam inteligencja pozwoliła znaleźć zioła, w praktyce nie potrafię ich kliknąć. Zbyt mało się wyróżniają. Dobra, mamy to, ale jak trafić na te zioła... No nie wiem, czy warto za tym biegać. To strasznie... Coś tu gdzieś pyknęło? Strasznie trudne do zauważenia, szczególnie, że to są zwykłe krzaki, pierwsze lepsze. A nie dają aż tak dużo punktów. Nie wychodzimy stąd. Lecimy, w takim razie wygląda na to, że to jest nasza dalsza ścieżka na górze. Let's go. A tu jeszcze coś do przeszukania. I tu kolega. Nie! Pojedynczo. Chociaż widzę... O, Fox... Do wszystkich pasuje, tak? Fox się ucieszy z tego. Masz tutaj. Do plecaka, szczególnie, że ona by musiała przeładować broń. Może tutaj też ma jakąś amunicję. Ale widzę, że chyba możemy podbić na górę z różnych stron. Albo wejść... O, idealnie. I nawet nie marudziła specjalnie na te ubrania. Albo wbijamy tutaj dołem. Albo wbijamy tutaj od frontu. W sumie nie wiem, która droga lepsza. Wszystkich? Przeszukali wszystkich. Więc tak. Słuchaj, to wszyscy może niech się ukryją. Skoro Fox jest mistrzynią, no właśnie, pozostania w ukryciu i lubi się z Wolfem, to idziemy tak. Korlas ze Sterydem. Dwóch Polaków w drużynie, niech tak podchodzi. Do tematu. Moglibyśmy gościa tu spróbować ustrzelić, ale spróbujemy jeszcze inaczej podejść do tematu.
with live ammo. Czemu masz mało amunicji? I strzel mu w głowę, może się uda. Jest! Tylko szkoda, że to takie głośno ostatecznie. Luke usłyszał hałas. Bo mamy kogoś jeszcze tam, widzieliśmy, że się przemieszcza. A, bo my już jesteśmy w tym takim... Tylko, że wroga nie widać. Już jesteśmy w tym takim trybie, no... Gdzie... ryzykujemy życiem, zdrowiem. Chcesz iść do koleżanki? Może podbij tutaj w takim razie. Zostanie nam punkt akcji, żeby się położyć niżej. Co prawda z tego dystansu wróg chyba nas nie walnie, ale... Dobra, tu jest. Oj, ale to jest strzelec i co on ma? Kurczę, wygląda jakby z karabinem biegał. Trochę niebezpiecznie się zrobiło. Nie mamy nikogo, kto byłby w stanie... Be quiet now. Nie mamy nikogo, z kim moglibyśmy tutaj sobie tak wygodnie zawalczyć. Znaczy z nim, żeby tak wygodnie zawalczyć. Dobra. Przeskakujemy dalej. Żaden ruchu nie wykona. Steroid też dawaj na ziemię. Szkoda by było oberwać. Najgorzej, że tu nie widać celu. Boję się trochę, że gość ma dobry zasięg z tej broni. A znowu... Nie chciałbym uszkodzić naszej Foxy. Ale chyba musimy tak podejść. Teoretycznie jest zaskoczony. Można by było do niego wystrzelić, ale... Znowu broń się nie nadaje tak jakoś super do tego. Jak widać, celowanie jest poza zasięgiem. A jak strzał... A, że przemieścić się i wystrzelić. Szkoda, że to tylko od przodu na... Znaczy, tylko z jednej strony nam daje tarczę. Spróbujmy tak może. Chociaż wątpię, żeby to jakoś zadziałało. No nic nie wymyślimy, czekamy na gościa. A nuż ten strzał będzie... Jest celny, ale trzeba przyznać, że dziewczyna daje radę, chociaż... Oj... Nie strzelaj... A nie, dobra, bo on był zaskoczony, więc jest ten jeden punkt akcji w plecy. O jak dobrze, uff. To w tobie nadzieja, że podejdziesz do gościa i naprawdę wymierzysz... Kurczę, że ty musisz tak? Weź normalny ruch. A, wstawanie nie kosztuje nas żadnych punktów, to jest dobra wiadomość. Teraz, no nie wiem, to... Inaczej, musimy też uważać, żeby się nie ustawić w jednej linii, na przykład z jakąś osobą. Może niech Foxy spróbuje do niego strzelić. W sumie to ona tak się starała. Musimy uważać, żeby naszych nie stawiać w jednej linii, bo możemy postrzelić też ich przypadkowo. No jak się nie trafi, no to jest naprawdę źle. On ma na głowie co? Pancerz, tak? Musimy w korpus ładować. Tylko korpus... najmniejsze punkty... Spróbujmy w ramiona. Się zastanawiam, czy nie lepiej wydać po 5 punktów dwa razy. Może tak spróbujmy. Gorzej jak nie trafi. Trafiła. Bardzo dobrze. Jeszcze raz. Dostała amunicję. Niech z niej korzysta. You know, Fox robi robotę tutaj za wszystkich. Medyczka, tak. Medyczka. Znaleziono zioło. Potrzebujesz zestawu ślusarza? Steroid. Nie masz zestawu ślusarza? Test. Zamek zepsuty. Część przedmiotów została zniszczona przy próbie otwarcia pojemnika. Super. Steroid. O. A, ale to co, że AK uszkodzili, tak? W ten sposób. Stan? Kto by mógł z tego AK strzelać? Broń wolniej się zużywa. Fajnie, jakby steroid ją naprawił. Dobra, ale to ja bym przypisał... No, koleżanka ze swoim gnatem się spisuje. Kolega jest fajny na bliski dystans. Kto ma lepsze strzelanie? Zwinność, siła 69... 62... Nie, no to kolega dostaje to steroid. Znalazł to, dostaje, może będzie użytek teraz ze steroida. Tylko zastanawia mnie sytuacja, w której na przykład... Co to jest hakowanie? Otrzymano pieniądze, no! Gdzieś jeszcze zioła nam się podświetliły. Zastanawia mnie kwestia... Czy jak skończy się nasza umowa, to czy on zabiera broń ze sobą, czy możemy mu zostawić, a ona trafi do ekwipunku i tak, i tak. No dobra, podnieśliśmy chyba wszystko. Gdzieś nas jeszcze informowali o ziołach. Standardowy problem, tak? Znaleźć te zioła. Jeszcze jakby ta informacja się dłużej utrzymywała.
to by było łatwiej. Ale rozumiem, że tym samym oczyściliśmy ten teren i moglibyśmy wrócić już na mapę tu dowodzenia, widok satelitarny, no i ruszać dalej, tak? Tu jest na niebiesko, kto miał być zabity, to został zabity. Później nas interesują to pszczoły, zabójce, no to jest jedna z głównych misji, tak jakby nie patrzeć. Wróćmy do widoku taktycznego. Ja jeszcze pobiegam, spróbuję znaleźć zioło i tak dalej, ale w tym miejscu myślę, że możemy zakończyć nasze pierwsze spotkanie. Jak będzie okazja czy chęci, no to oczywiście coś jeszcze tutaj zmajstrować. Tu są skrzynki. O, bardzo dobrze, że udało się wbić. Coś jeszcze zmajstrować, a może na live przerzucić całą serię. Dajcie znać, co myślicie o tej grze. Czy to coś, co przypadło do gustu, czy niekoniecznie. O, snajpereczka. No i teraz pytanie, co lepsze na broń NATO. Kurczę, może jakby Wolf sobie strzelał z tego. Ma też dość wysoki poziom. O właśnie, to nam pokazuje poziom strzelca. To steroid ma karabin. On to sobie z tego by mógł strzelać też na większy dystans. I myślę, że to byłby fajny układ. Chociaż trzeba przyznać, że Fox no daje radę. Jak na swoje punkty, na 70 punktów. Tylko Corlas, kurczę, musi się dorobić lepszej broni. Albo punktów do strzelania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.